Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jako takiego rozpakowania może nie będzie, ale nasunęło mi się parę myśli w kwestii monet, które pojawiają się na rynku. I może trochę o kwestii slabów NGC i PCGS. Dlatego, że spotkałem się ostatnio właśnie z głosami, że te slaby to jest taki dosyć średni pomysł i sposób jakiegoś tam wyciągnięcia kasy od ludzi. I myślę, że ktoś, wiadomo, że na tym zarabia i sam fakt wysyłania monet do gradingu jest z jednej strony właściwy i z drugiej niewłaściwy, bo wiadomo, że są zwolennicy, którzy lubią sobie monetę potrzymać w dłoni, nie chcą jej mieć zamkniętej w plastiku i ja to rozumiem. Ale z drugiej strony mamy coraz więcej ludzi, którzy zaczynają się interesować. Być może właśnie tylko z tego niewłaściwego powodu, tylko z powodu samego inwestowania w monety i nawet flipowania, bym powiedział, które jest po prostu jakimś tam źródłem zarobku, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że zarabiając na takiej flipowanej monecie mamy z tego pieniądze na dokładanie nowych uncji do naszego staku. Także każda moneta ma, że tak powiem, dwie strony i każdy medal, więc tak samo jest w tym przypadku. Lepszy grading być może gra tylko na numerkach, na cyferkach, które są na slabie, ale z drugiej strony dla laików numizmatycznych bądź bulionowych ma to jakieś większe znaczenie, bo oni też muszą na tą monetę trochę wydać. Oczywiście, tak, zdarzały się fałszywki w slabach i o tym doskonale wiemy, ale zawsze kupując monetę na aukcji mamy gwarancję z domu aukcyjnego. Sam numer referencyjny, ten indeks na slabie jest również podany, więc jest to o wiele bezpieczniejsza transakcja niż po prostu kupienie monet na giełdzie staroci, więc jest to jakiś tam procentowo, jakieś tam procentowe zwiększenie tego bezpieczeństwa kupna. No i z racji tego, że do tego hobby przychodzi coraz więcej ludzi zainteresowanych potencjalnym zyskiem, więc takie same cyferki stanowią spore dla nich znaczenie. Wiadomo, to jest też jakiś tam rodzaj współzawodnictwa, kto ma większą cyferkę na monecie, kto ma wyższy numer. Tak więc tutaj bym był ostrożny z wydawaniem takich wniosków właśnie, że to tylko trumny i zamykanie monet właśnie w plastiku. Sam bulionu bym nie wkładał do slabów, aczkolwiek takie właśnie monety z jakimś tam limitem, tutaj 50 tysięcy egzemplarzy tutaj na tej nowej, na moim nowym dinozaurze, 25 randów. Tutaj co my mamy z tyłu? 15 tysięcy. Więc takie monety już bardziej nadają się właśnie do takich celów. Oprócz tego na slabach mamy też takie dwie adnotacje na górze. Jeżeli wysyłamy monetę i wysyłamy ją do gradingu i kupiliśmy ją zaraz po wypuszczeniu monet zmiennicy,
to są te adnotacje podane właśnie przy gradingu, przy nocie gradingowej, czyli early releases albo first releases, czyli moneta zakupiona w przeciągu 30 dni i też ma to jakieś znaczenie. Także ja rozumiem, że to może być wszystko, wszystko po to podawane, żeby więcej zarobić, żeby te firmy gradingowe mogły więcej zarobić, ale znajdzie się na to na pewno klient. Takim czarnym koniem, to mogę wam powiedzieć, że, bo dostałem taki mały cynk tutaj, bo mieszkam w Anglii. Teraz będą wychodziły nowe suwereny i na nowych złotych suwerenach ma być podobno jakaś nowa grafika, jakiś nowy motyw. I nie wiem, jak tam będzie z limitami właśnie na tym, z tym motywem. Ma być tam wstawiony podobno jakiś Royal Coat of Arms, czyli ta symbolika królewska, czyli właśnie ta tarcza i jakieś tam motywy naokoło. Zobaczymy, ile z tego okaże się prawdą. W każdym razie złoty suweren będzie wchodził w okolicach października, także polecam wam się zainteresować, bo być może będzie tam jakiś premium na tych monetach. Jeszcze właśnie trzeba się dowiedzieć, jak tam, ile to będzie w kwestii egzemplarzy, ile tysięcy tych monet wyjdzie. Także to też kwestia tego słynnego podobno naganiania na złoto. Na żadne złoto, powiem wam, nie trzeba ludzi naganiać. Złoto przede wszystkim trzeba w życiu odkryć. Złoto to nie jest coś takiego, że budzimy się rano i nagle wiemy już, co to jest, tylko musimy to odkryć, musimy o tym w jakiś tam sposób przeczytać, ktoś nam musi o tym powiedzieć. I złoto jest obecne na rynkach od tysięcy lat. Ludzie zawsze chcieli przenosić wartość pieniądza w czasie i nie ma tutaj żadnego naganiania. I to, że się pojawili Polacy na YouTubie z stakerzy, to bardzo dobrze właśnie. Właśnie bardzo dobrze, że uświadamiają ludzi, jak wygląda inflacja, utrata wartości pieniądza, te wszystkie historie, dodruki. Właśnie bardzo dobrze, że zmienia się ekonomiczna wiedza Polaków, że nie trzyma się setek tysięcy złotych w papierowym pieniądzu. Poza tym zwiększa się oczywiście rynek banknotów. Jeżeli prześledzicie sobie, właśnie są też gradingi banknotów PMG. Też warto się w to zagłębić. Banknoty to też spory rynek. Oczywiście nie ma tam złota, czy nie ma tej wartości samej w sobie, jak w srebrze czy w złocie, ale jest to kolejny kolekcjonerski rynek. Przypominam, że społeczeństwo nam się starzeje. Wiele starszych osób ma jeszcze jakieś swoje zapasy, to będzie wypływało, można to wysyłać do gradingu, też można na tym zarobić, a te wszystkie zyski można lokować właśnie w złoto i srebro. Srebro tak, jak najbardziej, aczkolwiek, no wiadomo, wyższe premium niż w przypadku złota. Oglądałem ostatnio takie wyliczenia tutaj właśnie z rynku UK i naprawdę w przypadku srebra są to spore premia, no i do tego mamy jeszcze VAT, a na złoto tutaj nie ma, dlatego te premia są o wiele niższe, dlatego w dłuższej perspektywie trzeba będzie się zainteresować po prostu półsuwerenem, jeżeli kogoś nie stać na całego suwerena, bądź na te, trzeba będzie zwrócić uwagę na te wszystkie starsze franki francuskie w złocie, te wszystkie dukaty, jednodukatówki, czterodukatówki, także to też jest jakaś alternatywa. No przede wszystkim można tam zamrozić więcej kapitału i mniej zajmuje to miejsca, ale podkreślam, każdy z typów monet, każdy z tych, tak jakby nazwać, instrumentów ma
swoje zalety i wady i każdym trzeba się zainteresować, nie pakować wszystkich jajek do jednego koszyka. Także grading ma również swoje zalety i nie trzeba mu od razu mówić nie. Wiadomo, nie wysyłamy do gradingu monet bardzo słabych, to znaczy bardzo, bardzo nowoczesnych, ale w słabym stanie, bo to nie ma sensu, zapłacimy więcej niż tam sama moneta jest warta, ale gradingiem warto się zainteresować. Teraz zakupowo co mamy? Wyszedł ten nowa wielka piątka, na przykład bardzo mi się podoba ta moneta, aczkolwiek no cena w tym momencie to jest praktycznie 60 funtów i jest dosyć wysoka. To jest ten bawuł w jednej uncji i to naprawdę sporo kosztuje, aczkolwiek w większości te monety się wyprzedały, czyli na pewno znalazły swoich fanów. Wyszedł już jakiś czas temu The Who z gitarą i jednocześnie fliperem. Jak się dobrze przyjrzymy na tej monecie, bo tam nie tylko jest gitara, tam też wyszedł Proof w bardzo fajnej jakości. Też jest w sporym premium, też się sprzedaje. Teraz wyszedł bardzo świeżo Cathy Sark, ale osobiście mi się jakoś tam nie za bardzo podoba. Jest kilka tych srebrnych monet. O super premium może nie będę mówił, bo akurat w tym temacie jakoś nie siedzę. Aczkolwiek każdy z tych, nie zapominajmy oczywiście o monetach high relief, czyli z głębokim biciem. I jeszcze mogę wam nakreślić sytuację, mamy przecież monety Pyford. Monety Pyford, czyli mniejsze, czyli funtówki, 50 pensów, to bardziej oczywiście pod kolekcjonerkę podlega, pod numizmatykę niż pod bulion, ale też gdyby się komuś trafiła w srebrze fajny Pyford, takie pogrubiane monety, naprawdę też warto się zainteresować. Jest kilka propozycji na rynku. No oczywiście mamy te wszystkie lunary z Privymark, też jest rynek właśnie na zbieraczy różnego rodzaju lunarów ze znaczkiem Privy. No jest kilka możliwości zarobienia bądź kolekcjonowania. W UK przede wszystkim polecam z tych starych srebrnych monet, monety królowej Wiktorii. Naprawdę bardzo fajne propozycje, tam te floreny w bardzo dobrych stanach i korony, naprawdę to już są spore pieniądze. No i faworyzowany przeze mnie oczywiście suweren. Ostatnio też właśnie dyskutowałem w temacie suwerena, że na jego, ktoś mi tam zarzucił, że na jego temat, że na jego cenę, że tam jest jakieś premium, że srebrne monety na niego wpływają. Nie wpływają na niego żadne srebrne monety. Suweren to jest w ogóle... Suweren jest jednocześnie i bulionem, i numizmatem. To nie jest złoty filharmonik albo złoty krugerrand. Zupełnie inny typ monety, łączący w sobie właśnie cechy dwóch typów, zarówno bulionu, jak i numizmatu. Jest bardzo ciekawą monetą, ma wiele różnych dat. Tam są też bardzo różne warianty, był bity w różnych mennicach. Dlatego polecam się zainteresować właśnie suwerenem. No naprawdę można by gadać i gadać. W każdym razie nie odrzucajmy po prostu z automatu właśnie kwestii gradingu, bo ma on naprawdę swoje zalety i można monety podtrzymać, trochę na nich zarobić i dokładnie tak samo właśnie jest z kwestią monet premium srebrnych. Właśnie oglądałem film Rekin Srebra, polecam bardzo kanał. Również pozdrawiam Rekina, jeżeli ogląda ten film. Naprawdę bardzo sporo przemyśleń, z którymi również się zgadzam. Po prostu monety premium podtrzymajcie jakiś czas i naprawdę możecie na nich zarobić, bo to premium będzie rosło. Także
Tyle myślę w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam was gorąco i naprawdę stakujcie. Przenośmy wartość pieniądza w czasie, bo z walutą naprawdę jest w niektórych momentach słabo, dlatego warto interesować się złotem, srebrem. Poza tym bardzo dobrze jest się zainteresować platyną. Platynowe wychodzą na przykład Brytanie. Bardzo ładny wygląd sam w sobie monety, plus ta platyna oczywiście zawarta. Podkreślam, moneta nie dla każdego. Dosyć mały rynek zbytu, ale małe monety są warte dużo. Można sporo w nich kapitału przenieść. I również te monety są wysyłane do gradingu. Także platyna też jest jakąś tam alternatywną formą lokowania pieniędzy. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, cześć.